Powinniśmy liczyć na wielką, na wielkie doświadczenie Radka. Styl grzbietowy jest stylem, w którym obserwacja rywali jest dosyć utrudniona. Ze względu na to, że płynie się właśnie na plecach. No i nie sposób się rozglądać w jakikolwiek sposób. No nic. Musimy wierzyć w to, że Radek wie, co robi, wiedział, co robi, wchodząc do finału dopiero z 8 czasem. Wszystkie siły na finał. I te nawroty, zwłaszcza w drugiej części dystansu. Potężne, mocna praca nogami do delfina. Radosław Kawęcki na torze 8. Kasas na 4. Czejka, Diner, 5., 6. Potem ten Francuz na 3. i drugi Francuz na 7. A u góry ekranu Estończyk i Włoch Lorenzo Mora. Minuta 45-63, rekord świata Mitcha Larkina z Sydney. Minuta 46-68, Ryan Lochte w Dubaju, który też wygrywał wielokrotnie na tym dystansie. Na razie Radek Kawęcki rozpoczyna bardzo spokojnie, powiedziałbym. Ale widzę, że od początku próbuje pływać swoimi nawrotami 15-metrowymi. Kasas wysforował się do przodu na 4. torze. Otworzył 24-69, pierwszą 50. No i za chwilę będziemy mieli półmetek. Radek po pierwszych 50 metrach był na 7. pozycji, ale proszę zobaczyć, teraz się wynurzył i to był już ten dobry nawrót. Półmetek wyścigu, pierwszy Kasas, Diner, Ndoye Broar, a Radosław Kawęcki na 5. miejscu i wciąż coraz szybciej. Radek, czarny czepek, teraz. Musi mocno popracować, 125 metrów. Te kolejne długości już muszą być fantastyczne, wybitne, wspaniałe. Stać go na coś takiego. Piękny nawrót Radka, już jest w pierwszej trójce. Fantastycznie płynie. Kasas musi wreszcie osłabnąć. Nie ma aż takiego doświadczenia. Radek Kawęcki 3., 71 setnych sekundy straty do Kasasa. Diner jest 2. i za chwilę będziemy mieli ostatni nawrót. Wierzymy, że tam Radek Kawęcki zrobi coś fenomenalnego. Już się odwrócił, już zrobił ten nawrót. Będzie długo pod wodą. Patrzmy, bo gdzieś tam wypłynie przy 15 metrze. Radek Kawęcki jest 3. Finiszuje. Walczy fantastycznie. Jest coraz szybszy. Może być złoto. Radek ma złoto. Ma po raz 4 złoto z 8. toru. Jak to jest fenomenalnie zrobione, jak to zostało.